Michał Mędrak, zapraszam na komentarz dnia. Dziś w scenerii nieco innej niż zwykle, bowiem znajdujemy się w restauracji Pod Zegarem na Staszowskim Rynku. Komentował dla Państwa będzie radny Piotr Kasperkiewicz ze Staszowskiej Rady Miasta, któremu 12 czerwca radni uchylili mandat. Decyzja sądu unieważniająca uchwałę Rady Miasta. I pytanie do naszego gościa. Czuje się Pan zwycięzcą w tej sytuacji? Z jednej strony czuję się zwycięzcą, a z drugiej strony czuję się przegranym, dlatego że to po raz któryś Rada Miejska ponosi karę za brak słusznych decyzji i brak kontroli nad tym, co się dzieje z uchwałami, jeśli chodzi o formalno-prawne decyzje. Ja w momencie, w którym zaczęły się procedury związane z wykorzystywaniem mojej pozycji radnego do prowadzenia działalności gospodarczej, w którym brał udział garaż, słynny już garaż, jak było kiedyś pan redaktor tu prowadził już ze mną komentarz odnośnie tej uchwały. Czuję się bardzo niesmacznie, bo to miało uderzyć w moją osobę jako radnego, który wykorzystuje swój mandat do celów prywatnych. Uważa pan, że to miało związek z tym, że ogłosił pan, że będzie kandydował na urząd burmistrza? Uważam, że bezwzględnie tak, bo donos rzekomy, który spowodował całe to zamieszanie, no nie był przypadkowy, prawda, gdyż garaż, który użytkuje, no nikt z radnych nawet chyba już nie przypuszczał, że takiego garaż mam, bo ja od wielu lat tego garażu tak naprawdę nie używałem w ogóle. Także ewidentnie było to skierowane we mnie jako kandydata na burmistrza. Proszę mi powiedzieć, dziś oceniając tą sytuację, powiedział pan, że będzie się domagał od przewodniczącego Rady Miasta przeprosin. Rzeczywiście będzie pan ubiegał się o te przeprosiny, bo przewodniczący powiedział, że poczeka na decyzję sądu. Tak, oczywiście, bo uważam, że przewodniczący Rady jest to tak poważna funkcja i jest to strażnik, bym to powiedział, Rady Miejskiej, który powinien bardzo w sposób odpowiedzialny podchodzić do tego typu spraw, tym bardziej, że wykładnie prawne mówią o tym, że donosów nie rozpatruje się. Ten donos był tak źle skonstruowany i w taki sposób przedstawiony, że dla mnie było to porażające, gdyż przewodniczący w momencie, w którym ten donos mi przedstawiał, pytał mi się, co on ma z nim zrobić, więc ja nie rozumiałem tego pytania, które do mnie było skierowane, co miałbym z nim zrobić. Według prawa powinien ten donos wrzucić w niszczarkę i na tym powinna się zakończyć sprawa. Natomiast jeżeli uważał, że powinien to sprawdzić z punktu widzenia jego jako przewodniczącego rady, mechanizmy sprawdzenia tej informacji były bardzo proste. Wystarczyło mnie zapytać o to, czy taki garaż posiadam i na jakich warunkach, czy ja prowadzę w ogóle jakąśkolwiek tam działalność gospodarczą, czy to jest zgodne, ponieważ ja składam zeznania majątkowe, jak każdy radny, i gdyby coś tego typu miało miejsce, ja bym to ujawniał. Natomiast takiej sytuacji nie było. Przyzna pan, że radni mogli mieć pewne wątpliwości w tej sytuacji. Owszem, dlatego ja współczuwam naszym kolegom, moim radnym i sobie, bo wielokrotnie bierzemy udział już w tej kadencji w sprawach, które budziły wątpliwości prawne. Ja wskazywałem na sesjach, nawet choćby gdy chodziło o Wiśniową. Przecież nie chodziło mi o merytorykę podejmowanych decyzji, tylko chodziło mi o wady prawne i wskazywałem, że może to przynieść jakieś nieprzyzwoite reperkusje dla radnych i dla Rady Miejskiej, a przede wszystkim chodzi o ludzi, prawda? Rada Miejska to jest organ, który został powoływany w wyborach bezpośrednich przez społeczeństwo, czyli my jako radni powinniśmy dogłębnie badać sprawy ludzkie, a nie podejmować decyzji ad hoc. Sąd zasądza na pańską korzyść odszkodowanie od gminy? Będzie pan się o nie upominał? No nie przewiduję takiej sytuacji, ponieważ no nie jest to moim celem, żeby w jakiś sposób obciążać dodatkowo gminę kosztami. Natomiast moim celem jest tylko to, że przewodniczący Rady Miejskiej, który w moim mniemaniu zachował się niefortunnie
na moją niekorzyść, powinien mnie przeprosić, bo informacje odnośnie wykorzystywania mienia gminnego do celów zarobkowych no było wyjątkowo akcentowane przez niego. No i komisje, które pracowały, również nie były one obiektywne, a miały podstawy prawne, gdyż no, radca urzędu, doświadczony radca urzędu, jak już wspominałem kiedyś, Bolesław Kozłowski, wskazywał na to, że nie ma jednoznacznych podstaw prawnych do tego, żeby uznać wykorzystywanie mienia gminnego do celów zarobkowych w przypadku tegoż to garażu. I nikt się nie podjął, gdzie prosiłem, żeby zrobić wizję lokalną i obejrzeć garaż, o którym była mowa, bo ci, którzy ujrzeli zdjęcia z tego garażu, które notabene państwo fotografowali, no to budzi śmiech dla społeczeństwa. Natomiast mówię, jest to porażka Rady Miejskiej i moja, bo ja też jestem radnym. Dziękuję bardzo. Komentował dla państwa ciągle radny Piotr Kasperkiewicz.